Cześć, witam was bardzo gorąco. Jest sobota, są czarujące weekendy. Jestem ja, czyli Duc, jest również Halt, który przekazuje wam teraz wszystkie linki do Facebooków, Twitterów i innych socjalów, na których możecie mnie znaleźć. A my tymczasem przenosimy się do Kingdom Rush i kolejnej, mam nadzieję, niezbyt trudnej misji. Chciałabym wam też na początku przypomnieć, że na Facebooku cały czas trwa ankieta dotycząca tego, jaka gra ma się pojawić po Kingdom Rush w czarujących weekendach. Także wpadnijcie i nie dajcie zdecydować innym, zdecydujcie sami, a przynajmniej dołóżcie do tego swoją cegiełkę. Także jeśli chcecie mieć na to jakiś wpływ, to tam wszystko znajdziecie. I odblokowano nam czwarty poziom wieży magów. Akurat na tą wieżę najbardziej czekałam, bo jest to moja ulubiona wieża w całej tej odsłonie. Więc będzie się dzisiaj działo. Jest to oczywiście mag nekromanta. Dobrze. Przeciwnicy idą stąd i stąd. Tu mamy jakąś... Stąd będą wychodzić pająki. Jeśli dobrze kojarzę. Więc trzeba będzie się pilnować. Tutaj na pewno postawimy, słuchajcie, łuczników. I to w dodatku takich łuczników, których od razu podniesiemy na wysoki, wysoki poziom. Mojego świetnego bohatera przetransportujemy tutaj. Bo on się na tym skrzyżowaniu nam ewidentnie przyda. Tutaj postawimy magów. Tu kolejnych łuczników. I teraz rodzi się pytanie, co postawimy tutaj. Ile mnie to będzie kosztować? Stówkę, niech będzie. Ale weźmiemy też od razu. Co, nie wiem jak to zorganizować, żeby było dobrze. Postawmy tu artylerię. Nie chcę tu artylerii, tu postawmy artylerię. O! I tutaj jeszcze przed... Ten niech stoi tu, dobrze. Ale tych chłopaków przeniesiemy troszeczkę w tym kierunku. I skończyły mi się fundusze, cholera jasna. Może... Czy to brzmi jak dobry pomysł? Czy może raczej to brzmi jak lepszy pomysł? Okej, najwyżej zaczniemy jeszcze raz. Słuchajcie, jak się nie uda, to się nie uda. Walisto. Siłeczki. No, ale jakoś sobie tutaj widzę, radzimy. Chłopcy sobie radzą. Powolutku, spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Ta artyleria chyba to był dobry pomysł, żeby stanęła w tym miejscu. Tak, więcej posiłków. Nie łapcie mnie za suka. Ostatnio się czepialiście, że posiłki dla kanibali, a nie posiłki, które uratują mi tyłek. Pewnie coś w tym było. Ale to było straszne czepialstwo z waszej strony. Okej, chłopaki sobie w miarę radzą. Troszeczkę się boję tutaj o ten front z tej strony, ale może jakoś sobie poradzimy i z tym. Tutaj kolejnych łuczników na wszelki wypadek postawimy. W razie gdyby komuś się zachciało tutaj przejść. Dobra. Mamy drugą falę. W ogóle mamy 15 fal dzisiaj do przeżycia. Mam nadzieję, że się uda. Jak zawsze zresztą. Ja mam zawsze nadzieję, a później się udaje. Więc to chyba jest dobra forma posiadania nadziei. Tutaj idzie wielka, duża bestia, którą chciałam nazwać Aragogiem, ale stwierdziłam, że nie. Nie. Nie będziemy tego robić. Aragog był jedyny. Mam nadzieję, że wiecie, kim był Aragog, bo jak nie, to będzie mi smutno. Nie będę zawiedziona, ale będzie mi smutno z tego powodu. Okidoki, jakoś leci. To byśmy mogli odkopać, ale nie mam pojęcia, co ja bym tutaj miała za wieżę postawić, dlatego na razie odpuścimy i postawimy tutaj łuczników. Dokładnie tutaj. To jest świetny pomysł, żeby tutaj stanęli łucznicy. O, i to w dodatku na trzecim poziomie od razu. Bardzo ładnie. Gdzie co ja tak w ogóle pominęłam, że stąd mogą jeszcze przeciwnicy wyjść? Tak się skupiłam na tych dwóch wyjściach i tak... No dobra, poradzimy sobie z tym. Nie ma takiej rzeczy, z którą byśmy sobie nie poradzili, jakby na to nie patrzeć. Także wszystko jest pod kontrolą.
Ci kanibale naprawdę mnie strasznie przerażają. Ja się ich po prostu chyba boję najbardziej z całej gry. Wszystkich jednostek wroga. Okidoki. Mogłabym tu chłopaków jeszcze... Zabili mi bohatera! Nie! 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 No tego to się w życiu nie spodziewałam, ale zrypaliśmy się tu. Ała. Nie wierzę. Nie. Nie. Trzech przelazło. Czy o pięciu. A fuck. Fuck. Nie wierzę. Ja pieprzę, nadzieja matką głupich. Ale zjebałam. Przepraszam za przekleństwo. Ale porażka, słuchajcie. Na całej linii po prostu. Nie spodziewałam się. Poczułam się zapewnie, wiecie jak to jest. Wszystko człowiekowi wychodzi i nagle... O. Ale wstyd! Będzie na dwie gwiazdki tylko! O, jak niedobrze. No trudno. Cholera, żeby teraz mi się przypadkiem nie przedostali kolejny raz, no bo to już w ogóle będzie przesada jakaś straszna, najgorsza. Nie, nie będziemy na razie nic odkopywać. Będziemy ulepszać te wieże, które mam już teraz, aktualnie. Nowy wróg! Okej, mniejsza, niech sobie są. Szybkie małe skubańce, no. Po prostu nie wierzę, no. Ale mi jest teraz smutno. Ale jest mi źle i najgorzej, po prostu najgorzej, hashtag. Hash najgorzej. Ale strasznie niektórych ludzi irytują hashtagi, zupełnie nie wiem dlaczego. Są takie fajne. Takie słodziutkie są hashtagi. Trzeba jeszcze maga ulepszyć na trzeci poziom i jak będzie mag ulepszony na trzecim poziomie, to wtedy mogę inwestować tutaj w te wieże. Tak sobie myślę. Dobrze, że tutaj są łucznicy już od razu na trzecim poziomie. Gdyby nie byli od razu na trzecim poziomie, to mogłoby być jeszcze gorzej. Znacznie gorzej. No zabijać, zabijać, bo potrzebuję golda na magów. Chłopaki nie mają obrony przed magią, prawda? Prawda. Cudownie. Dobrze, że tu mamy tych szybkostrzelnych wszystkich już w miarę. Sobie radzą z tymi jednostkami, bo kurczę, są przerażająco szybkie, jak ma być szczera. Więc w sumie dobrze. No dalej, chłopaki, dalej. Tutaj zaczniemy z artylerią, po prostu z grubej rury. Nie będziemy się pieprzyć. I teraz co? Jakby to zorganizować? Tutaj walniemy łuczników. Tu magów. A tu nie wiem co. A tu rycerze. O, to jest świetna myśl. Tutaj będą rycerzycy. Rycerzyki, rycerzyki, Boże, rycerzyki. Będą ich tutaj trzymać w szachu, kiedy tutaj wszyscy będą do was strzelać. Tak właśnie będzie. Ale najpierw was ulepszymy, koniecznie. I tu powiedziałam, że co, postawię łuczników, nie? Bo chciałam postawić łuczników, dobra. Nowy wróg, słuchajcie. Pukaj? Pukaj? Okej.
Okej, czyli jak jeździec umiera, to później uwalnia Pukaj. I Pukaj, o właśnie. Leci troszkę szybciej. Pukaj. Fajna nazwa, Pukaj. Tak się będzie dzisiejszy odcinek nazywał. Pukaj. Pukaj. Teraz będę to ciągle powtarzać, bo mi się spodobało. Zastanawiam się, czy coś tutaj z tym można. Chyba nie można. Spuściłabym na to deszcz meteorytów, ale to chyba jest zły pomysł. Podejrzewam, że zmarnuję po prostu mój drogocenny czar, więc sobie odpuścimy. Je, no oni tu lecą i lecą. Cały czas. Dobra, tu mieli być magowie. Kurczę, ale się tych pająków tu narobiło teraz. Zastanawiam się, czy rozważnie nie będzie właśnie tutaj tego zrobić i od razu artylerię tutaj posadzić. Może nie rozważnie, ale na pewno będę się czuła pewniej. Tym bardziej w ogóle. Ła, trzy artylerie mam. Aż to do mnie niepodobne. Ale spoczko. Trzeba zrywać z przyzwyczajeniami. Nie kończyć leveli na trzy gwiazdki. Ale smutek. Po prostu. Tragedia. O! Ci góry. Gorillion, gorillion właściwie. On ma prawie dwa klocki życia, słuchajcie. No to się w głowie nie mieści po prostu. Jak oni strasznie chcą mnie tutaj zmiażdżyć. No come on, to tylko goryl. Dacie sobie z nim radę. Wierzę w was, misiaczki, pysiaczki. Musi się wam udać, musi się udać. Z ptakami też. Zabijcie goryla, to co tam wam ptaki zrobią? Nic, po prostu nic. Lekki wiaterek. Nawet nie poczujecie. Ojejajeja, ale teraz to już się zaczyna robić grubo. Tu mieli być łucznicy, nie? Zdecydowanie tutaj mieli być łucznicy i nawet się dobrze złożyło, bo akurat trzy latające fale, więc elegancko. To już jest dziewiąta fala, słuchajcie. Szybciutko poszło. No i ta jedna w ogóle kulminacyjna, która pozbawiła mnie pewnego zwycięstwa. Stuprocentowego zwycięstwa. Normalnie nie wybaczę sobie tego. Zastanawiam się, czy nie nagrać odcinka drugi raz, ale dobra. Mniejsza. Będę miała przynajmniej nauczkę. Chciałabym wam bardzo pokazać nekromantę. Którego postawimy sobie chyba z tej strony raczej. Chodźcie tu. 300, dobrze. Będę to miała na uwadze. 300 golda za nekromantę. Jest. 300. Aha, I'll bring death. Super. Generalnie oni mają coś takiego fajnego do siebie, że na pewnym etapie. O właśnie, tutaj. Mogę przyzwać Death Rider. Ja bym to nazwała po prostu śmiercią. Jak go przyzwę, to on wokół siebie, słuchajcie, będzie przyzywał armię szkieletów. Takich właśnie szkieletów. Szkielecików, które będą walczyły po mojej stronie. Coraz tak urocze! I takie słodkie! Tylko, że niestety na tych pierwszych poziomach ten mój cały jeździec jest bardzo niewytrzymałą jednostką. Na późniejszych daję sobie lepiej radę. Ale ogólnie jest to bardzo fajna sprawa, słuchajcie. Bardzo fajna. Tutaj też sobie jeźdźca zrobimy kolejnego za chwileczkę. Po prostu naprawdę, przez tego jeźdźca ta wieża nekromanty stała się po prostu moją ulubioną wieżą. Ja wiem, że to jest absurdalne, okropne i w ogóle jakiś tam tutaj fagas na koniu zadecydował o tym, że to jest moja ulubiona wieża, ale da! Mam własnego jeźdźca śmierci. Słodkie.
Nie wiem, że nie słodkie, bo jaram się śmiercią, ale wiecie, o co mi chodzi, przecież. Wszyscy jesteśmy graczami, wszyscy mamy jakieś ulubione zwierzę, jednostki i bronie. Jakby na to nie patrzeć. On całkiem sobie radzi, ten chłopak. Ma tylko 250 życia, co prawda, i zadaje od 5 do 15 obrażeń. Ale jest spoko, jest dobrze. Mogło być gorzej. W ogóle widzicie, jak on szybko strzela? To też jest niesamowite. Feel the Ripper. Czy to nie jest nawiązanie przypadkiem do Metal Gear Solid? Do Raidena? Feel the Ripper. Tak mi się kojarzy, ale nie mam pewności. Bo generalnie nigdy nie byłam fanką Metal Gear Solid, a tym bardziej nigdy nie zdarzyło się, żebym grała w jakąkolwiek część. Oglądałam bardzo ambitnie Metal Gear Rising. Bardzo mi się gra podobała. W sumie nie wiem dlaczego, bo strasznie nie mój klimat jest i design i w ogóle. Ale gra była tak śliczna, miała tak śliczne w ogóle jakieś. Momentami one się wydawały kiczowate, ale to były jakieś takie efekty specjalne, które po prostu do mnie dotarły. Więc było bardzo milutko. I sama postać Raidena. Ja wiem, że Raiden jest przez fanów Metal Gear Solid raczej nielubianą postacią, bo to tam się chyba stało w drugiej części. Grało się Snake'em i nagle wprowadzono właśnie Raidena, nic z tego nizowego. I on był taki bardzo niewyrazisty. Podejrzewałem, że dla fanów Metal Gear Solid to było właśnie to samo, co dla mnie na przykład Assassin's Creed 3 i Connor. To jest oczywiście porównanie takie, ja domyślam się, że to nie jest to samo. Dlatego Raiden, dobrze mówię? Tak, Raiden nie jest darzony jakąś tam miłością czy czymś takim. Ale powiem wam, że mi się na przykład Revengeance bardzo podobało. Jakoś tak. Wyszło. Tak, no i pogadaliśmy sobie ładnie i składnie na temat Metal Gear Solidów w ogóle i w ogóle. Aż normalnie jestem z siebie dumna. Nigdy nie sądziłam, że będę mówić o tej grze. Bo generalnie mam taką zasadę, że jak się na czymś nie znam, to o tym nie mówię. Chyba, że muszę, bo coś mnie zmusza. Ale spoko. Wyszło chyba dobrze. Nika, ja bym tak bardzo chciała, żeby oni się tutaj nie przedostali przypadkiem. Aż sobie, słuchajcie, po odcinku muszę sprawdzić, czy Feel the Reaper jest nawiązaniem do faktycznie Metal Gear Solid. Okej, 13. fala. Postawimy sobie tutaj też chłopaków z totemami. I o, tutaj sobie chyba kuszników postawimy. Reload fast. No, tak sobie myślę, że kuszników. Albo z tej strony kuszników, o właśnie. Gdzie, żeby początek osłabiły. Albo wręcz tutaj, bo widzę, że tutaj bardzo brzydkie rzeczy się dzieją, które zabijają moich templariuszy, Roberta i jakichś tam innych, których nie mogę zaznaczyć, bo już nie żyją. Bardzo mi się to nie podoba. Poprawiliśmy celność tym samym. Okej, co my tutaj jeszcze mamy nieulepszone do końca? Tą wieżę tylko. A! I tutaj! Ale tutaj sobie nie. Tutaj nekromanty już nie strzelimy, tutaj sobie arcymaga walimy. Tak, dla odmiany. Dobra. I jeszcze tutaj. Tu weźmiemy sobie totem. Ja będę nazywać tą wieżę totemem, bo tak mi jest prościej niż Tribal Axe Throwers. To by było złe. Dlatego sobie tutaj totemy postawimy, a tutaj kuszniczki. Bo to są chyba one w ogóle, to są kuszniczki, a nie kusznicy. Dawać tu następne. Zniszczymy ich wszystkich. Wydaje mi się, że już teraz obrona jest taka silna, że nie ma bata.
Wiemy, że nie masz strachu, mój drogi Alryku, dlatego pójdziesz sobie nabijać poziom. A, poszedłeś sobie nabijać poziom i od razu ci zbili życie prawie do zera. No, okej. Okay. Spoko. Szanuję twoje starania. A, przyssałam się do ryja, ale straszne. Okej, okay, był Alryk, nie ma Alryka. Czy to jest... Nie, dobra, tu jest jego grubek. Jego na grubeczek. Okej, okay, bo ja się tutaj w ogóle... Spływam nad wszystkim, tylko nie uważam na to, co się dzieje w samej grze. Wiesz co, dziecko, ja cię chyba muszę stamtąd wycofać, bo widzę, że kiepsko. Kiepsko ci idzie z tematem. No ale dostałeś już poziom, więc sobie tutaj wróć na bezpieczne tereny w ogóle. Pięknie. No tutaj sobie jeszcze mogę chyba wieżyczkę ulepszyć. Nie chcę tego podnosić na trzeci poziom, bo po prostu tak nie lubię tej wieży. Jest tak beznadziejna. Czy to obejmie tą wieżę totemową? Tą? Objęło, super. Tu jeszcze bym musiała to poprawić, żeby tą wieżę zahaczyć. Będzie spoczko. Bo do tej kurcze nic nie sięgnie chyba. I może ja bym w ogóle sobie jeszcze tych tutaj moich kosiarzy ulepszyła. O właśnie, tak... O, kosiarz! No to jest świetne imię. Kosiarz Kostucha. Kostucha, znaczy nie mogę Kostucha, bo Kostucha to taki bardziej żeński odpowiednik. Dobra, i zobaczmy, jakie on ma statystyki. A, zażarło go, super. Jakie on ma statystyki teraz? 350, 15, 25 ataków. Więc całkiem spoko, myślę. Całkiem silna jednostka z niego wyjdzie. Wyszła właściwie już teraz. Dobra. Toughness. Oni tutaj chyba coś dość są narażeni, nie? No, na różne ataki, takie tam inne. Trzeba chłopakom pomóc. Okidoki. Tu chłopaki się nudzą, strasznie widzę. Tu zobaczcie, już mam w ogóle takich jakby zlevelowanych kostotrupów. Szkieletów właściwie. Pięknie. Carpenter, spoko. Święty Graal. Nie wiem, czy ja mam, czy jest sens w ogóle tutaj inwestować w niego. I tak nic nie robią. No i wszyscy giną, zanim dojdą do tego miejsca, więc olejmy to. Są właściwie takie, wiecie, totemy, ale takie... Są, bo są. Ulepszam je, bo ulepszam. A jakie tam rzeczy były? To właściwie nic ciekawego nie daje według mnie, ani nic pożytecznego tym bardziej. O właśnie, może ja bym sobie w arcymaga poszła. Ja rzadko ulepszam arcymagów. Ja w ogóle rzadko teraz będę arcymagów używać, więc to może jest jedna z ostatnich okazji na to. Zwycięstwo! Niestety na dwie gwiazdki, no ale... Ach, trudno. Nie może być ciągle różowo, żeby wtedy by było nudno i wiecie... Done. Tylko dwie gwiazdki. Okej, okay, musimy ulepszyć naszego, słuchajcie, tutaj bohatera. Dobra, wytrenuj go tu. I tutaj jeszcze mi zostało. Flary. Specjalny manewr. Okej, okay, czyli cztery uderzenia w szybkim czasie. Kurczę, aż normalnie smutno, smutno i źle, jak patrzę na te dwie gwiazdki. Jak skończę nagrywać dzisiejsze, te weekendowe odcinki, to kurczę, muszę to poprawić na trzy.
to nie może tak wyglądać. Anyway, ja dziękuję Wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że najnowsza i moja najulubieńsza wieża nekromanty Wam się spodobała. Powiedziałabym, że jeśli tak, to dajcie łapkę w górę, ale to strasznie nie w moim stylu. Także wykreślić to w ogóle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Przypominam o ankiecie na Facebooku. I cóż, i widzimy się już jutro. Wpadnijcie też na Instagrama, może znajdziecie tam coś ciekawego. Buziaczki!